Tak więc hej, cześć, witajcie, ja jestem Oskar i witajcie bardzo serdecznie na moim nowym kanale, na moim drugim kanale na YouTubie. Halo, witam Państwa, ja jestem oczywiście Oskar i witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, na moim drugim kanale na YouTubie. Boże, jaka brzydka stopklatka się tu zrobiła, weźmy to przewińmy. Witam Was serdecznie, moi drodzy, witam Was po roku, dokładnie tak, rok temu, 20 października, dzisiaj mamy 19, nagrałem pierwszy film na tym kanale i był to swego rodzaju nowy początek, ponieważ miałem jeszcze wcześniej stary kanał, ale to nieważne. Założyłem nowy kanał i to jest właśnie ten kanał, na którym znajdujemy się tutaj. Jest to pierwsza rocznica, duży taki event, nie? Pierwsza rocznica, to tak fajnie brzmi. Więc generalnie jestem podekscytowany, no i stwierdziłem, że trzeba to uczcić, skoro mamy ten okrągły rok. No prawie, bo jutro ten rok dopiero mija, ale jutro zaczynamy tak naprawdę nagrywać filmy. Dlaczego? Dlatego, że no w sumie w tytule macie już napisane daily, lecimy, słuchajcie, z daily, 12 dni daily. Czy jest to dużo? Nie jest to dużo, ale tak wyszło. 12 miesięcy, 12 dni, jak dla mnie, jak dla osoby, która jest strasznym leniem, jest to całkiem fajne wyzwanie, żeby przez 12 dni codziennie dla was nagrywać film, więc możecie się spodziewać codziennie filmu, tak powiedziałem to już. Tak czy siak, będą oczywiście filmy z Taerna, będą filmy z Nietaerna, będzie pewno Among Us, ponieważ pytacie o niego. Mam też parę niespodzianek dla was w trakcie tego daily, które dopiero wam powiem później o nich, bo to są niespodzianki, wiecie o co chodzi, nie? Nie powinienem wam teraz o nich mówić, bo to są niespodzianki. Tak, tak czy siak, codziennie będzie po prostu materiał, więc mam nadzieję, że będzie całkiem fajnie, że będziecie się fajnie bawili. No i cóż, i ja chcę wam jeszcze bardzo podziękować w tym momencie za to, że jesteście na tym kanale, ponieważ jak zaczynałem ten kanał i na starym byłem przez 8 lat, no może trochę mniej, chyba chwila, 7 lat, 7,5 w sumie, no prawie 8. Kiedy byłem te 8 lat na starym kanale, nie miałem tam zbyt dużo widzów, rzekłbym, że nie miałem widzów. Miałem bardzo mało widzów i generalnie była mała aktywność i bałem się, że nawet tych 100 subskrypcji nie wbije na nowym kanale i że to jest false start i że generalnie nic z tego nie wyjdzie. Obecnie prawie pobiliśmy poprzedni kanał, jeżeli chodzi o subskrypcję, brakuje tylko 600. Wyświetleniami zmiażdżyliśmy, więc wow, dziękuję, nie? W sensie super aktywność. Chcę wam podziękować jeszcze raz. Nie spodziewałem się w sumie, że tak fajnie się to wszystko uda, ale nie dzisiaj o tym. O tym pogadamy sobie 30 października, czyli ostatni dzień daily. Będzie takie podsumowanie zarówno daily, jak i tego całego roku, który tutaj spędziliśmy razem i będę chciał jakby troszeczkę na chwilę zerwać taką szatę youtubera z siebie. Wiecie, że cięcia, montaż, tak dalej. No i zrobić taki oldschoolowy, powiedział, film dłuższy, w którym będę po prostu trochę więcej mówił. Bez cięć, postaram się to zrobić jakoś, może wezmę kamerę nawet, sobie pójdę z nią gdzieś, chociaż nie będzie mi się chciało. To nie dzisiaj, to dopiero 30 października, a tymczasem zapraszam was na początek daily. No cóż, mam nadzieję, że będziecie się fajnie bawili. Ja będę się na pewno bardzo fajnie bawił. To jeszcze nie wszystko, ponieważ jest jeszcze jedna fajna informacja. Jak to daily skończymy, to 30 października startuje w Taernie event Dziady. Event Dziady. I na pewno będę ten event streamował, tak jak wam zapowiadałem, więc jeszcze po tym daily zrobimy mega długiego streama. 5 godzin daję sobie na start i będzie to stream przedłużany, czyli generalnie mogę całe 30 godzin eventu przesiedzieć, ale to będzie raczej niemożliwe. Planuję bardzo długi stream, najdłuższy w historii. Zobaczymy, jak on wyjdzie. To jest taki krótki materiał bardzo, taki pilotażowy, żeby was wprowadzić, co nie? Więc wyczekujcie materiałów, jeżeli pytacie o godzinę, no to nie ma godziny, bo ja jestem leniem, więc prawdopodobnie w nocy te materiały będą się pojawiały, żebym zdążył. Ale wstępnie postaram się po południu wam ten materiał wrzucać lub pod wieczór. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Trzymajcie kciuki, żebym nie zrobił wtopy i nie nagrał trzech filmów i sobie odpuścił. Do zobaczenia, papa, cześć. Ja byłem Oskar. Siema!